Ten pomysł mi się spodobał, bo tutaj jest właśnie tak fajnie wszystko rozpisane. Stwórz królestwo Beneluxu w aktualnych czasach. Zacznij jako Holandia, podbij Belgię, Luksemburg, podbij Francji, dopóki nie podbijesz Paryża, podbij Niemiec, dopóki nie podbijesz Frankfurtu, podbij Anglię, dopóki nie zdobędziesz Londynu, zmień potem ustrój na monarchię i zmień nazwę na królestwo Beneluxu. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Ja tak samo. Może się to wydawać nie takie ciężkie, ale z drugiej strony, no jednak walka z Anglią, z Niemcami, z Francją, no to już nie wygląda tak kolorowo. Na razie sobie wywalimy oczywiście wszystkie tutaj wojska. Na samym początek będę poprawiał relacje sobie z Francuzami, z Niemcami i z Anglikami, żeby za szybko nam nie wypowiedzieli wojny, dopóki jesteśmy słabi. Też nie było mowy, że nie mogę podbijać sobie innych krajów, na przykład, nie wiem, Danię byśmy mogli sobie podbić. Podatki bardzo fajnie tutaj, towary, coś tam na badania, inwestycje. Aha, no to fajnie, że zmarnowałem 2 punkty, nie trafiło mi się. Na razie coś takiego pójdziemy. No i moi drodzy, jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę, komentarza z pomysłem oraz subskrypcji. Tu macie wspierających? I zapraszam was na Discorda, link w opisie. Tutaj Dania z nami zawiesiła. Dobra, na razie to jest Szwajcaria. Widzę, że się robi na naszego takiego przeciwnika. Ale to jeszcze wszystko ukaże, jak to będzie wszystko wyglądać. Myślę, że tak do 100 tysięcy uzbieram pieniądze. Wtedy będę mógł sobie tak bezpiecznie na Belgię wjechać. A później teraz na Luksemburg. No to całkiem ładne ilości możemy wystawić. Mamy po 10 tysięcy na kratkę. Wypowiedzmy wojnę Belgii właśnie. Niech oni ruszą pierwsi. Dobra, tutaj przyatakowali. Czy jeszcze coś? Dobra, kolejne 2 tysiące. Dobra, myślę, że tutaj już możemy, może się podzielić. Zobaczmy, tak i tak. Tutaj trzeba będzie się nieźle podzielić. Coś w tym rodzaju. Pyk, pyk, okej, coś tam jeszcze stało. Tutaj niszczymy. No i ostatnia prowincja. No i pięknie. A, nie możemy wziąć całości. No dobra. Czyli wasalizacja, trochę zniewag, wyślij ultimatum, zażądaj anekcji, jak nie to wjazd. No i mamy to. I raczej Luksemburg takimi siłami pokonamy. Wjedźmy w nich od razu, cyk, elegancko. Teraz oczywiście asymilacja. Teraz w sumie musimy się wziąć za Francję, Niemcy bądź Anglię. Ale szczerze nie widzę takim malutkim państewkiem zająć Francji albo Niemiec, albo Anglii. O, możemy stworzyć Królestwo Zjednoczonych Niderlandów? Może być, na razie, czemu nie? O, kolorek nam się zmienił. Myślę, że chyba skoczymy sobie na tą Danię, no bo czemu nie? Mamy 24 tysiące, podpłyńmy sobie gdzieś tutaj. Wjeżdżamy sobie w Danię, desant tutaj zróbmy. Tutaj nie powinno stać, o jednak trochę stoi wojska, ale dobra. Na razie jest dobrze. Pyk, pyk. Możemy tutaj sobie wejść. O, tutaj coś, był jakiś atak, ale obrona ładna. O, tutaj, o ledwo co. Dobra, to zróbmy tak, tutaj połowę wyślemy. A tutaj po 2000. Raz, dwa. Teraz zapraszamy wszystkich tutaj. Na szczęście tutaj coś ładnie się zielone bronimy. Tutaj wyślemy połowę, tutaj połowę. Zobaczmy na stolicy mało jednostek. Okej, i tutaj jeszcze mamy taką wysepkę. I też mamy zajęte. Wasalizacja. I wysyłamy ultimatum o anekcję. No i pięknie. Francja wjeżdża w Niemcy, moi drodzy. Tutaj, no, walka trwa. Ciekawe, kto wygra. Zazwyczaj to Francja wygrywa z Niemcami. No bo niby tutaj jest, no, większą jakby ekonomicznie potęgą. No, Francja tutaj ładnie wchodzi w Niemca. A ja, moi drodzy, chyba wjadę sobie w Irlandczyka. Bo Irlandia to też fajny kraj, gdzie jest dużo ziem. Takich dobrych, gdzie się rekrutuje dużo wojska. Więc wypowiadamy wojnę Irlandii i desantujemy się. Ciekawe, ile tu będzie stać? 5000, okej. To co, podyżce tutaj. Chociaż nawet tutaj tak, tu bym wysłał 5. Tutaj też i najwięcej na stolicę, bo na stolicy może być najwięcej wojska. No, o, dobra, dobra, udało się, dobra, tutaj też pięknie, ładnie, miło i sympatycznie, tutaj proszę się rozlewać, tutaj na razie niech ta armia tylko się porusza, tutaj o, oni będą sobie stać, tutaj też ładna obrona, atak, atak, również tu wchodzimy, teraz ci, tu, Irlandia już praktycznie wojska nie ma i ostatnie dwie prowincje i kończymy temat, wasalizacja i ultimatum, w ogóle z Francją i z Brytanią mamy 100% relacji. No ci się tu tłuką. Ciekawe jak długo będą się tak tłuc. O, moi drodzy, Łotwa nam wypowiada wojnę. To jest ciekawa sytuacja. Ale w sumie czemu nie? Możemy podbić sobie Łotwę. No jeszcze Estonia nam wypowiada wojnę. Kurde. No więc lećmy tam. Dobra, to są jakieś małe jednostki, ale tu niszczymy. Desancik, witam serdecznie. Piu. Dobra, nie wiem, czy taka armia wystarczy. Mam nadzieję, że tak. O, jeszcze Polska gdzieś płynie. Polska chyba płynie na Finlandię. Tak patrzyłem, z kim prowadzi wojnę. Tu atak, dobrze, dobrze. Wchodzimy. Wchodzimy do góry. Zabezpieczamy front. Elegancko. Teraz w Estonię wchodzimy. Dwa kraje naraz normalnie. No wy się proszę tutaj zdesantować. Cyk, w morze. I desant. Bierzemy całą Estonię. Nawet nie musimy już ich wasalizować. Łotwę. Teraz bierzemy Estonię. O! A co tu się jeszcze stało? Coś jeszcze wleciało w Niemca. Ukraina! To dziwne. Myślałem, że prędzej w Polskę wyjadą. No i Francja trochę coś tu wzięła, tych terenów, jakby nie było. W ogóle jesteśmy drugą potęgą na świecie. Francja jest 13? Coś słabo. Niemcy to w ogóle już za Polską, daleko. Teraz musimy naprawdę dużo pieniędzy zebrać, ponieważ chyba no teraz będziemy sobie toczyć wojnę właśnie z Francją. O, ktoś nam wypowiedział wojnę. Uzbekistan. No to niezły Uzbekistan. Czy Uzbekistan ma dostęp do morza? Nie. No to fajnie. Ale tutaj widzę, Rosja wlatuje w Polskę, o nie. O, Anglicy mają wojnę z Ukrainą.
I jeszcze Rumunia atakuje Ukrainę, Ukraina już praktycznie nie istnieje. I to nie kwestia Rosji. Dobra, lećmy z tą Francją, zobaczymy, moi drodzy, jak to się potoczy. Tutaj mamy forty dwójki, wieże obserwacyjne. Będziemy tutaj starali się trochę zmniejszyć ten front, trochę tej ziemi niemieckiej sobie wziąć. Dobra, tutaj atakują oczywiście, ale tutaj ładnie się bronimy, no 10 tysięcy na kratkę. To sobie bardziej tą armię tak podzielimy, tutaj ci mogą wejść w sumie. Pyk, tutaj zajmujemy. Frankfurt w sumie, ty, w sumie nie musimy mieć wojny z Niemcami, bo mamy mieć Frankfurt. A Frankfurt jest aktualnie francuski. Niemiec jak my ziomki, co nie? Dobra. Tutaj jednostki dalej zajmują terytoria. Dobra, tutaj mocniejszy atak, ale obrona, jest obrona. Jest pięknie, tu wchodzimy. Tu też, bardzo ładnie się bronimy. O, tutaj coś pływa. Francja, gdzie ty chcesz? Na razie się testują w Dunkierce, co ciekawe. Ale niech będzie. No, na razie takim stakiem po 1000 się będę tak rozlewał delikatnie. Gdzieś tutaj sobie wejdę. Gdzieś tutaj tak możemy do przodu sobie przejść delikatnie. Na spokojnie, cyk. O, dobra, tutaj się obronili. To znaczy, że teraz będą mogli mi się tu rozlać. To niedobrze. I tak, wzięliśmy połowę tu. Wyślę sobie jeszcze trochę jednostek tu i zobaczymy, czy tutaj będą chcieli się coś rozlać. Tak, dobra, ale tutaj przewidziałem to. Tutaj sobie wejdą, ok, nie ma problemu. I oni są już tutaj zamknięci. Chyba, że tu wejdą, oby nie. Dobra, tutaj, o, mocny atak. Tutaj pokonani, dobrze. I, o kurde, no spora armia tu weszła, moi drodzy. No, tutaj coś się odbijają, tutaj też. Ok, coś tu chcą wejść. Tutaj też mi atakują te jednostki. Dobra, tutaj na szczęście sobie wszedłem. Tutaj zniszczyłem tą armię. Dobra, tutaj mocno weszli. Dobra, to jak oni tam skupiają tak swoje siły, to ja tutaj ruszę. Coś w tym stylu, bo tutaj oczywiście, o, to właśnie, tutaj te jednostki trzeba rozwalić, bo mi się to będą rozlewać. Ale dobra, już tutaj coś łapiemy. Tutaj wchodzimy elegancko. Już nie musimy podbijać samej Francji, tylko musimy oczywiście Frankfurt zająć oraz dojść sobie do Paryż. Dobra, tutaj się podzielimy. Może coś takiego. Te jednostki się rozdzielą. Myślę, że tu Francja już trochę tak po wojnie z Niemcami, że teraz my atakujemy, to oni mogą tak ekonomicznie jakoś super nie stać. Próbujmy coś takiego. Dobra, tu sobie weszli. No kurczę, tu się przebili. Dobra, niedobrze, ale dobra. Tam przejęte. Tu również ładnie wchodzimy w głąb Francji. Dobra, jest. Dobrze. A tak jak się jednostki stoją, to zostają zniszczone. Frankfurt odbity. Okej. Jest naprawdę miło i sympatycznie. Teraz te jednostki tu, te jednostki mogą tak sobie, nie wiem, powiedzmy tutaj wrócić na front. Tutaj niech spróbują wejść może na Paryż. Tutaj ten front trochę tak zrobimy, żeby się nikt tutaj nie przebił. Dobra, tutaj oczywiście te jednostki wywalamy. Wchodzimy na Paryż, mamy Paryż. Możemy się rozlewać dalej. Okej, wszystko ładnie tutaj pozajmowane. Czy ja chcę już pokój z Francją? Droga Francjo, oczywiście gdzieś tu w ten Frankfurt musimy znaleźć, nie wiem gdzie on jest, i żeby też jakieś takie prowincje wyglądały ładnie. Dobra, Frankfurt na pewno gdzieś tu był, tylko go teraz nie widzę. I coś takiego byśmy mogli stworzyć, taki dziwny twór. Dobra, jeszcze trochę może wejdźmy w tą Francję, co? Coś tu jeszcze próbują wystawić, jakieś jednostki, ale to jest po 100, po 200, już naprawdę nie robi nam różnicy, co oni tam sobie zrobią. Dobra, tutaj ładnie zajmujemy, front zachowany. No i tak wyszło w sumie, że zajęłem całą Francję. Pyk i pyk. Elegancko. O, i coś takiego byśmy wzięli. Myślę, że nawet ładne tutaj granice stworzyłem. No i pięknie, mamy to. Teraz oczywiście czeka nas całkiem spora asymilacja. I mamy, Frankfurt jest tutaj, Paryż jest, moi drodzy, tutaj, więc zostało nam tylko tutaj Anglia i Londyn. Tylko tutaj stoi 23 tysiące jednostek prawie. No i niestety Rosja zjada Polskę, z tego co widzę. Austria tutaj też działa, też sobie poprawmy relacje z pewnymi krajami, z którymi nie chce już wojny, których mi już nie potrzebuje wojny. Ten Uzbekistan już może się od nas odwalić, okej. Okay. W sumie długo trwała ta wojna, ale nic się tam nie działo. W sumie mógłbym tutaj już szykować armię w Irlandii, ponieważ tutaj też będziemy musieli sobie zająć co nieco. Musi tutaj armia wejść. No i oczywiście też będziemy szykować armię tutaj na desant, na Londyn i te sprawy. No i dobrze, moi drodzy, 51 tysięcy w morzu. Tutaj mamy też bardzo pokaźną armię. Wypowiedzmy wojnę Wielkiej Brytanii. Szybko wchodzimy tutaj i robimy sobie również desancik tutaj. W Norwich. Dobra, tu mają jakieś wojska, ale bardzo małe. On tutaj 4000 udało mi się wystawić. Tutaj się desantujemy, spotkaliśmy 5000. Tutaj tak, tu wyślemy sporą armię. Tutaj też. A tutaj takie 13 koła. To też w sumie sporo, ale... Dobra, tutaj wysyłam jednostki. Pyk, zajmujemy i pyk, zajmujemy. Aczkolwiek, no tutaj ładna armia brytyjska jest, jakby nie było. Nie wiem, czy tutaj nie powinniśmy trochę na samym początku bezpiecznie zagrać. Te jednostki mógłbym wysłać na desant. Tu byśmy mogli się nieco rozlać. Nie wiem, co ci będą Brytyjczycy tutaj szykować, ale postaramy się co nieco tutaj zajęć. Właśnie, tutaj byśmy mogli ich tak oddzielić od północy. O, tutaj elegancko lądujemy. Tutaj zajmujemy tereny. Tu już mamy północ zablokowaną. Moglibyśmy się tutaj teraz tak ładnie rozlać. Niech jednostki działają. Dobra, tutaj defense. Pyk, pyk, pyk. Okej, tutaj też dzielimy. Jak najszybciej się rozlewamy i zaraz dołączymy do armii tutaj. W sumie ta armia mogłaby też tu wejść. Dobra, ładnie zajmujemy. Dobra, ci niech idą już tu. Ci tu.
ci tutaj, ci tu nie mają portu, zróbmy tutaj port. W sumie ci też niech idą tutaj już na front. A ty możesz iść tu? Nie, nie możesz. Dobra, a ten tu? Też nie, dobra. Czyli trzeba będzie port, jak będzie port, to wtedy będą ładne desanty. No i teraz tutaj możemy się zdesantować. Te jednostki zapraszamy tutaj. No, tam mieli trochę tych jednostek. Zobaczymy, czy tutaj damy radę się zdesantować. Dobra, oni coś ciągle próbują tam przeatakować, ale już raczej nie mają pieniędzy. O, tutaj nie daliśmy rady, kurde, niedobrze. Ale dobra, już mniej istotne. Rozpoczynamy atak, atakować. 10 tysięcy zapraszamy na Londyn. Pyk, 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 pyk. Dobra, już się bałem, że na Londynie będzie stało 30 tysięcy. Dobra, tutaj naprawdę ładnie idzie. Te 5 tysięcy to ja bym wysłał tutaj. O, niech na te wyspy się desantuje. Dobra, tu jest ładnie zajmowana Anglia. Tutaj już 2 tysiące będzie już zamykało tutaj front. Już w sumie, już po Anglii. I cyk, zajmowanko. I tutaj zapraszamy. I cyk, zajmowanko. Dobra, jest. 100%. Zobaczmy, ile z tej Anglii możemy wziąć. Na pewno sobie weźmiemy do końca Irlandię. Tutaj by się przydało. Londyn mamy wziąć, więc weźmiemy. Chyba, że będę mógł wziąć całe Wyspy Brytyjskie? Chyba nie. Znaczy, mógłbym zrobić z nich wasala, ale w sumie tak terytorialnie też byłoby fajnie. Jakoś to wygląda. To Wielka Brytania sobie istnieje, ale już jest taka malutka. O, jeszcze teraz Norwegia wlatuje w Anglię. Wyczuli słabość Anglika. No i chyba za bardzo tutaj Anglik nie podziała. Chociaż? Może? No, chyba jednak pokona. No, wywali Norwega. Jednak Anglik mocny. O, Ukraina nas atakuje. O nie, to ma znaczyć. I Urugwaj. A my sobie zaatakujemy tą Wyspę Świętej Heleny, czy jakoś tak. Tutaj macie tą Wyspę Świętej Heleny, co nie? Patrzcie tu. No trochę nie trafiłem. No geograf. No po prostu. No trochę nie trafiłem, no. Jeszcze Hiszpania nam wypowiedziała wojnę, to ciekawe. Tutaj w sumie fajne jednostki mogę sobie rekrutować. Bardzo dużo. No ale to jest ten wzrost populacji, to jest mocne. Tutaj 13. Ty, co jest? Ukraina ma tu stolicę? Aha, bo... Aha! O, co ciekawe. Spróbuję tutaj zająć te tereny, no bo czemu nie? Nawet pasują do nas. Pyk. Gitara. I cyk, gitara. Pyk i pyk. O, Hiszpania mi się tu zdesantowała. Tylko nie to. Ukraina, daj to i się wal. A wy, te Hiszpany, to wy wypadł stąd róbcie. Co to za jakieś tam robią mi plądrowania ziemi? Co to ma znaczyć? No i dobra, przede wszystkim, moi drodzy, mamy przejść na monarchię. Potwierdź, dobra. I mamy zmienić nazwę na Królestwo Beneluxu. I proszę bardzo, zapisz. Mamy Królestwo Beneluxu. Jeszcze trochę może tak sobie zmienimy kolor. Tak, jest pięknie. Tutaj patrzcie, mamy tutaj w Morzu Bałtyckim, tutaj elegancko, wpływy. Tu mamy Rosję, która wchłonęła całą Polskę. Biedna Polska. Wyspy Brytyjskie, wszystko zajęte. Więc, moi drodzy, cel został zrealizowany. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie, że został tak rozpisany, więc bardzo mi się to podoba. Więc myślę, że takie scenariusze będą miały większą szansę na dostanie się do odcinka. Więc ja dziękuję za pomysł, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej.